Dzień dobry Państwu. Jak Państwo pamiętacie, ostatnio zajmowaliśmy się zasadami konstytucyjnymi dotyczącymi Sejmu i Senatu. I dzisiaj ten wątek będziemy kontynuować. Mówiliśmy sporo o zasadzie autonomii parlamentu. Do tej autonomii jeszcze powrócimy w związku z organizacją wewnętrzną obu izb. O autonomii parlamentu mówiliśmy w tym kontekście, głównie podkreślając to, że autonomia parlamentu gwarantuje Sejmowi, Senatowi swobodę w tworzeniu wewnętrznych struktur organizacyjnych i politycznych, i że taką formą prawną gwarantującą tą autonomię są regulaminy obu izb, które nie są wydawane na podstawie ustaw, tylko bezpośrednio na podstawie konstytucji i w zakresie których tworzenia, nadawania treści tym regulaminom obie izby mają dużą swobodę. Z drugiej strony dzisiaj będziemy mówić o tym, że autonomia parlamentu oznacza również pewne ograniczenia w zakresie w szczególności tworzenia wewnętrznych struktur politycznych w Sejmie i w Senacie, dlatego że musi ona gwarantować możliwość realizowania zasady pluralizmu politycznego właśnie na forum obu izb, ale o tym też powiemy za chwilę. Teraz zajmiemy się ostatnią z zasad istotnych z punktu widzenia, takich ogólnych zasad istotnych z punktu widzenia prawa parlamentarnego, czyli zasadą dyskontynuacji. Nie będę szczegółowo mówił o tym, jakie skutki ta zasada wywołuje, jaka jest szczegółowa treść tej zasady. Natomiast chciałem zwrócić uwagę Państwa na jedną rzecz, że zasada dyskontynuacji wiąże się ściśle z kwestią, z zasadą reprezentacji. Czy założenie jest takie, że posłowie czy senatorowie podejmujący określone decyzje zasiadający w Sejmie i w Senacie mają legitymację proceduralną, czy mają legitymację demokratyczną do orzekań, do rozstrzygania, do wydawania określonych, do podejmowania określonych decyzji. I naturalną rzeczą w przypadku parlamentu jest sytuacja, w której te decyzje są w toku w momencie, kiedy kończy się kadencja Sejmu, kończy się kadencja Senatu. No i oczywiście powstaje pytanie, ono jest przede wszystkim istotne w procesie ustawodawczym, ale nie tylko. Co dalej z projektami ustaw, co do których prace parlamentarne się rozpoczęły, ale się jeszcze nie zakończyły. Na przykład ustawa jest po drugim czytaniu i dochodzi do zakończenia kadencji Sejmu. Czy nowo wybrany parlament ma obowiązek podjąć wszystkie prace prowadzone w parlamencie w poprzedniej kadencji? I tutaj założenie jest takie, że ten nowo wybrany parlament, nowo wybrani posłowie czy senatorowie, przede wszystkim tu chodzi o posłów, nie powinni być związani rozstrzygnięciami, nad którymi się dopiero pracuje, podejmowanymi w poprzedniej kadencji. Stąd zasada dyskontynuacji. Zasada dyskontynuacji ma przede wszystkim na celu wzmocnienie demokratycznej legitymacji i wzmocnienie zasady reprezentacji. Nowo wybrani posłowie, nowo wybrani senatorowie zaczynają, można tak powiedzieć, od początku. Oczywiście czasami ta zasada może się okazać dysfunkcjonalna, dlatego że na przykład mamy projekt, który jest przed trzecim czytaniem, przeszedł całą drogę na przykład rządową, ministerialną, rządową, całą w zasadzie większość drogi parlamentarnej jest tuż przed trzecim czytaniem i nie dochodzi do jego uchwalenia i wtedy wszystkie prace nad tym projektem trzeba rozpoczynać od nowa. To oczywiście można powiedzieć, że jest działaniem takim, no, które osłabia sprawność funkcjonowania parlamentu, wydłuża proces uchwalania ustawy. Co więcej, można powiedzieć tak, że w pewnych sytuacjach ten proces
może też polegać na tym, że Polska nie wykonuje pewnych zobowiązań międzynarodowych, czy zobowiązań wynikających z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. No niemniej zasada dyskontynuacji jest wyprowadzana wprost z zasady reprezentacji tej z artykułu 4 ust. 2 i jeżeli ma nastąpić odstąpienie od zasady dyskontynuacji, to musi ono być wyraźnie przewidziane w przepisach prawa. Przykładem, który może Państwo przeczytać znacie, jest inicjatywa obywatelska. W przypadku inicjatywy obywatelskiej, czyli tam, gdzie mamy projekt ustawy podpisany przez grupę obywateli, nie podlega on dyskontynuacji. Z punktu widzenia zasady dyskontynuacji, i tu powiedzmy sobie, no to jest kwestia dosyć oczywista, prosta, ona nie wymaga jakichś, powiedzmy sobie, głębszych analiz. Dlaczego jest obowiązująca zasada dyskontynuacji, chociaż ona wprost nie jest nigdzie w Konstytucji wyrażona i jaka jest treść tej zasady? To są kwestie dosyć oczywiste. Oczywistą też kwestią jest też kwestia taka, że jeżeli wprowadzamy zasadę dyskontynuacji, no to odstępstwa od tej zasady muszą być wyraźnie przewidziane w prawie. Natomiast dyskusyjny jest zakres tej zasady dyskontynuacji. W szczególności powstaje pytanie takie, czy zasada dyskontynuacji obejmuje pracę całego Sejmu czy całego Senatu, czy też zasada dyskontynuacji powinna obejmować również pewne czynności podejmowane przez poszczególne organy Sejmu i czy ta zasada dyskontynuacji działa również wtedy, kiedy chodzi o podejmowanie takich czynności, czy podejmowanie takich rozstrzygnięć, które nie wiążą się bezpośrednio z procesem stanowienia prawa, czyli nie wiążą się bezpośrednio z tą zasadniczą konsekwencją zasady reprezentacji, czyli uchwalania prawa w demokratycznie wybranym Sejmie i Senacie. I tu, żeby, nie mamy za wiele czasu, żeby te kwestie omawiać, ale podam Państwu przykład. Powstaje na przykład pytanie takie, czy zasada dyskontynuacji obejmuje marszałka Sejmu w sytuacji, kiedy marszałek Sejmu składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Kiedyś, pamiętam, była taka sytuacja, gdzie marszałek Sejmu złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niezgodną z konstytucją działalności partii politycznej. Dotyczyło to samoobrony, sytuacji, w której samoobrona wystawiała weksle. Ja Państwu o tych wekslach kiedyś tam przy innej okazji mówiłem. Weksle dla swoich członków. Z takim zastrzeżeniem, że jeżeli oni wystąpią z klubu samoobrony, to te weksle zostaną przedstawione do realizacji. Te weksle opiewały chyba na 200 tysięcy złotych. Każdy z nich musiałby, powiedzmy, tyle zapłacić. I powiedziano im tak, my tutaj was inwestujemy w kampanii wyborczej, nie ma nic za darmo, żeby tutaj potem nie wpadło wam do głowy takie pomysł, żeby zostaniecie wybrani z list samoobrony, a potem się przeniesiecie do innych partii, do innych klubów w Sejmie, to proszę bardzo taki weksel podpisać. No i wtedy powstał cały problem z tymi wekslami, czy to jest w ogóle taka czynność prawna jest ważna, ja o tym Państwu wspominałem, ale w konsekwencji tego wszystkiego marszałek Sejmu uznał ówczesny, że tego typu działalność samoobrony jest niezgodna z prawem w ogóle, że narusza zasadę mandatu wolnego. W związku z tym, że jest niezgodna z prawem, niezgodna z konstytucją, no to złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście taki wniosek ma daleko idące konsekwencje, bo gdyby Trybunał uznał niezgodność działania z prawem samoobrony, wydał taki orzeł, taki wyrok, no to wtedy, czy postanowienie, no wtedy, samoobrona zostałaby zdelegalizowana. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał tą sprawę, rozpatrywał, ale w pewnym momencie skończyła się kadencja Sejmu i Trybunał umorzył postępowanie z takim uzasadnieniem, że doszło do, na zasadzie dyskontynuacji, do tego, że ten wniosek stracił, można tak powiedzieć, swoją moc. Znaczy zasada dyskontynuacji oznacza, że wniosek marszałka Sejmu o delegalizację przestaje być wnioskiem marszałka Sejmu tego, który złożył wniosek, już nie ma i należy umorzyć postępowanie z tego powodu i nie rozpatrywać merytorycznie sprawy.
I wtedy to orzeczenie było głosowane, wielu komentatorów tego orzeczenia krytycznie się wypowiedziało o tej sytuacji. Powiedziało, że zasada dyskontynuacji już tak daleko nie sięga, że ratio legis tej zasady dyskontynuacji polega na tym, że ona ma, ta zasada dyskontynuacji ma gwarantować przede wszystkim demokratyczny proces stanowienia prawa, czyli legitymizować posłów i senatorów i że sens tej zasady, posługiwanie się tą zasadą ma sens wtedy, kiedy my mówimy, że przychodzą nowi posłowie, nowi senatorowie i oni mają nowy mandat, jeżeli chodzi o nowy mandat demokratyczny i nie mogą być związani w związku z tym decyzjami z posłów czy senatorów, którzy mieli odrębny, inny, wcześniejszy mandat. I to niezależnie od tego, czy wyniki wyborów w nowej kadencji się różnią znacznie, czy nie różnią od wyborów, jakie miały miejsce poprzednio. Natomiast w przypadku marszałka Sejmu, który jest organem Sejmu, który w zasadzie nie wykonuje tutaj żadnych kompetencji związanych ze stanowieniem prawa, tylko można powiedzieć raczej działa jako organ ochrony prawa, składa do Trybunału wniosek, uznając, że jakaś partia działa niezgodnie z Konstytucją, nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dyskontynuacja, zasada dyskontynuacji działała przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nie było podstaw do umorzenia i Trybunał powinien ten wniosek merytorycznie rozpoznać i wydać orzeczenie co do tego, czy samoobrona działała zgodnie, czy niezgodnie z prawem. Nawiasem mówiąc, w nowej kadencji nowy marszałek Sejmu ponowił ten wniosek i Trybunał tak musiał rozpoznać wniosek marszałka Sejmu. Innymi słowy, pojawia się takie pytanie, jaki jest zakres obowiązywania zasady dyskontynuacji. Czy on dotyczy wszystkich czynności podejmowanych przez Sejm i jego organy, czy on dotyczy przede wszystkim tych czynności, które są związane z procesem stanowienia prawa, no i ewentualnie z procesem, z funkcją kontrolną, czyli z tymi kompetencjami, o których dzisiaj będziemy mówić, gdzie Sejm i Senat, przede wszystkim Sejm, wykonuje kontrolę nad działalnością rządu. No, wydaje się, że należałoby raczej opowiedzieć się za tym drugim rozwiązaniem, tym bardziej, że zasada dyskontynuacji, jak mówię, nigdzie nie jest wprost wyrażona. Ona jest konsekwencją interpretacyjną, głównie wyrażonej w artykule 4 ust. 2 zasady reprezentacji. Przyjęło się też tak chyba zwyczajowo, że odstąpienie od zasady dyskontynuacji musi mieć wyraźną podstawę ustawową, tak jak to ma miejsce w przypadku tej inicjatywy ustawodawczej obywatelskiej. Ale trzeba pamiętać o jednym i to też na potrzeby ewentualnych kazusów egzaminacyjnych jest dla Państwa istotne, że najpierw trzeba ustalić zakres obowiązywania danej zasady, w tym wypadku zasady dyskontynuacji, a potem się dopiero zastanawiać nad ewentualnymi ograniczeniami możliwymi bądź niemożliwymi. Jeżeli na przykład powiemy tak, że działanie marszałka Sejmu, który składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w ogóle nie mieści się w zakresie zasady dyskontynuacji, zasada dyskontynuacji nie obejmuje tego typu działań marszałka, no to wtedy nie musimy się zastanawiać nad tym, czy w prawie jest przewidziany jakiś wyjątek, czy nie jest przewidziany, bo wtedy to w ogóle, można powiedzieć tak, nie mamy do czynienia z zasadą dyskontynuacji. Więc po pierwsze musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dane zachowanie jest objęte zasadą dyskontynuacji. I na tak postawione pytanie należałoby powiedzieć, że ta zasada nie obejmuje wszystkich działań organów Sejmu czy Senatu, że są takie działania, które są poza tą zasadą. Natomiast jeżeli już jakieś zachowanie jest objęte zasadą dyskontynuacji, na przykład problem tej inicjatywy ustawodawczej, no to wtedy musi być wyraźna norma w przepisach, która w pewnych sytuacjach pozwala od tej zasady odstąpić. No, przykładem takiej spornej kwestii co do zasady dyskontynuacji jest na przykład teza, którą Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie od długiego czasu głosi, że w momencie, kiedy posłowie składają wniosek, czy senatorowie składają wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją jakiejś ustawy na przykład, to że taki wniosek też jest objęty zasadą dyskontynuacji
i po zakończeniu kadencji Sejmu takie wnioski podlegają umorzeniu. No, w Trybunale to koniec kadencji Sejmu wiąże się zawsze z poprawieniem statystyk co do wydajności pracy Trybunału, bo jest zawsze co najmniej kilkanaście takich wniosków, które są rozpatrywane. W momencie kadencji Sejmu, zakończenia kadencji Sejmu, jeżeli Trybunał nie wyda wyroku, to wtedy umarza wszystkie te postępowania. To jest też dyskusyjna sprawa. Powstaje takie pytanie, czyż wniosek tego typu nie wiąże się bezpośrednio z uchwalaniem przepisów, z uchwalaniem ustaw, czy nie wiąże się z tą podstawową funkcją posłów i senatorów. Wydaje się, że tutaj, jeżeli taki wniosek będzie spoczywał w Trybunale Konstytucyjnym, to w żaden sposób nie wpływa on na mandat nowo wybranych posłów czy senatorów i stosowanie tutaj zasady dyskontynuacji jest wątpliwe. Stąd w projekcie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje się, żeby wyraźnie, wprost napisać, że wnioski złożone przez posłów czy senatorów do Trybunału Konstytucyjnego nie są objęte zasadą dyskontynuacji. Jeżeli taki przepis zostanie uchwalony, no to będzie jasne, że ta zasada dyskontynuacji tutaj nie będzie działała. Natomiast, jak mówię, sama zasada dyskontynuacji jest praktycznie od 1989 roku podkreślana przez doktrynę Żona, że taka zasada w ogóle obowiązuje w Konstytucji, chociaż wprost nie jest wyrażona, jest podkreślane to obowiązywanie zarówno przez doktrynę, jak i jest to zasada uznana w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. To tyle, jeżeli chodzi o te zasady ogólne dotyczące funkcjonowania Sejmu i Senatu. Teraz zajmiemy się strukturą Sejmu i Senatu, strukturą wewnętrzną. Myśmy, można tak powiedzieć, trochę o tej strukturze mówili i wyprzedzali pewne fakty, pewne ustalenia dotyczące tej struktury w związku z zasadą dwuizbowości. Ja Państwu wspominałem o tym, że mamy do czynienia z tą dwuizbowością niezrównoważoną. Już o dwuizbowości nie będziemy więcej mówić, natomiast no, można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o wewnętrzną strukturę, tu gdzieś jeszcze z tą dwuizbowością, mieliśmy takie dobre orzeczenie o dwuizbowości. Trzeba powiedzieć w ten sposób, że zasada dwuizbowości nie odgrywa takiej istotnej roli, jeżeli chodzi o wewnętrzną strukturę organów Sejmu i Senatu. Ta struktura jest dosyć podobna, jest zbliżona z faktu, że mamy dwuizbowość niezrównoważoną, że mamy do czynienia z silniejszą pozycją Sejmu i słabszą pozycją Senatu. Z tego faktu nie należy wyprowadzać zbyt daleko idących konsekwencji co do struktury wewnętrznej Sejmu i Senatu. Ona jest podobna. Dlatego też, że będziemy głównie koncentrować się na analizowaniu struktury Sejmu, natomiast no, można powiedzieć tak, że te uwagi dotyczące Sejmu będzie można analogicznie odnosić do Senatu. Zaczynając, jeżeli chodzi o kwestie związane ze strukturą, jeszcze jedna uwaga wstępna, mianowicie trzeba pamiętać o tym, że poza Sejmem i Senatem, poza problemami związanymi z ich strukturą, jeżeli chodzi o prawo parlamentarne, mamy jeszcze szczególną instytucję w Konstytucji, jaką jest Zgromadzenie Narodowe. Mianowicie artykuł 114 ust. 1 Konstytucji mówi, że w przypadkach określonych w Konstytucji, czyli tylko w Konstytucji, Sejm i Senat obradują wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub jego zastępcy Marszałka Senatu i działają jako Zgromadzenie Narodowe. Trzeba pamiętać o tym, że Zgromadzenie Narodowe, które zgodnie z ustępem 2 uchwala swój własny regulamin, jest odrębnym organem państwa, odrębnym od Sejmu i od Senatu. I nie tylko to wynika z tego, że uchwala swój własny regulamin, ale jako odrębny organ posiada swoje własne kompetencje wskazane w Konstytucji. No, przykładowo
Państwo, będziemy też o tym jeszcze mówić, Zgromadzenie Narodowe wykonuje takie kompetencje na przykład wtedy, kiedy ma podjąć decyzję co do pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta, czyli rozstrzygnąć, czy prezydent ma odpowiadać przed Trybunałem Stanu. Wtedy to jest odrębna kompetencja, wtedy Sejm i Senat zasiadają wspólnie, ale to jest tak, że one zasiadają jako odrębny organ państwa. Czasami może się zdarzyć tak, że Sejm i Senat zbierają się na wspólnym posiedzeniu, ale jeżeli zbierają się nie w celu wykonania tych kompetencji przewidzianych dla Zgromadzenia Narodowego, to wtedy nie tworzą Zgromadzenia Narodowego i nie są odrębnym organem państwa. No, załóżmy hipotetycznie, że Sejm i Senat zamierzają podjąć wspólną uchwałę dla upamiętnienia 650. rocznicy powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego. O ile wiem, to Sejm podjął taką uchwałę, Senat nie wiem, czy podjął, czy nie podjął, no ale załóżmy, że chciałyby wspólnie podjąć. Mogą się zwołać wspólne posiedzenie, mogą się zebrać w sali plenarnej Sejmu, może temu posiedzeniu przewodniczyć marszałek Sejmu, ale nie będą tworzyć Zgromadzenia Narodowego. To będzie tylko wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu i takie posiedzenia wspólne, w trakcie takich posiedzeń wspólnych nie można wykonywać żadnych kompetencji władczych. Można zajmować stanowisko, od czasu do czasu takie wspólne posiedzenia się odbywają. Trudno mi się teraz przypomnieć, ale na pewno takie posiedzenie było wtedy, kiedy kilkanaście lat temu Jan Paweł II odwiedził polski Sejm. Wtedy odbyło się wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu pod przewodnictwem marszałka Sejmu. Ale to nie było posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Zgromadzenie Narodowe jako odrębny organ państwa, tworzony przez Sejm i Senat, to Zgromadzenie Narodowe obraduje tylko wtedy, jeżeli się zbiera w celu Sejm i Senat, w celu wykonania kompetencji wyraźnie wskazanych w Konstytucji dla Zgromadzenia Narodowego. Teraz, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wewnętrzne obu izb. Otóż, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wewnętrzne obu izb, przede wszystkim będziemy tutaj mówić o Sejmie, ale jak mówię, możecie to Państwo odnosić do Senatu, to trzeba pamiętać, że wewnętrzna organizacja obu izb parlamentu ma dwojakiego rodzaju charakter. Po pierwsze, chodzi o wewnętrzne organy Sejmu i wewnętrzne organy Senatu, a po drugie, chodzi o wewnętrzną organizację polityczną, gdzie posłowie i senatorowie mogą się zrzeszać na zasadzie politycznej, ale te zrzeszenia polityczne nie tworzą wewnętrznych organów Sejmu. I teraz, zaczynając od kwestii wewnętrznej organizacji Sejmu i Senatu. Kluczową rolę jako organ Sejmu, który kieruje pracami Sejmu, odgrywa obecnie marszałek Sejmu. To jest na gruncie Konstytucji z 1997 roku dosyć istotna różnica, dlatego że do wejścia w życie Konstytucji takim organem kierowniczym Sejmu było prezydium Sejmu. Od wejścia w życie Konstytucji takim organem jest marszałek Sejmu i o tym wyraźnie przesądza artykuł 110, w szczególności jego ustęp 2. Marszałek Sejmu jest z jednej strony organem kierującym pracami Sejmu, wyraźnie ten przepis tutaj mówi, że przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu, z drugiej strony reprezentuje Sejm na zewnątrz. Ta zmiana dokonana w artykule 110 była różnie oceniana, to byli krytycy, którzy mówili tak, że to jest w sumie rozwiązanie ograniczające demokratyzm wewnętrzny Izby, dlatego że w sytuacji, kiedy prezydium Sejmu było tym najwyższym organem, to był organ kolegialny, który mógł w sytuacjach, w szczególności kiedy pojawiały się jakieś interesy rozbieżne wśród posłów, mógł się konsultować, ucierać pewne stanowisko i że z tego punktu widzenia było to korzystne. No, zwolennicy tego rozwiązania mówią w ten sposób, że sprawność kierowania pracami Sejmu wymaga tego, żeby takim
organem decydującym, kierującym o wewnętrznych pracach Sejmu była jedna osoba, był marszałek Sejmu. To jest efekt tego, że przeważyła ta opinia, efektem tej opinii z artykułu 110, w szczególności jego ustęp drugi. Oczywiście Prezydium Sejmu pozostało jako organ Sejmu, tworzą go marszałek i wicemarszałkowie, ale Prezydium Sejmu jest w tej chwili organem wyraźnie słabszym. Można powiedzieć tak, że ono działa w ten sposób, że jednak nie podejmuje kluczowych decyzji związanych z pracami Sejmu. Jakie to są kluczowe decyzje? Kluczowe decyzje takie dotyczące wewnętrznego kierowania Sejmem dotyczą przede wszystkim procesu ustawodawczego, podejmowania różnego rodzaju decyzji. Państwo czasami możecie słyszeć takie kolokwialne określenie w Polsce, na przykład szczególnie w polskiej prasie, że mamy do czynienia z problemem polegającym na tym, że marszałek ma zamrażarkę, w której zamraża projekty ustaw. To sformułowanie o tej zamrażarce, będziemy zresztą za chwilę mówić o tym procesie legislacyjnym, polega na tym, że to marszałek Sejmu podejmuje decyzję o tym, czy projekt ustawy, który wpłynął do marszałka Sejmu, skierować do pierwszego czytania, czy go nie skierować. No i są takie projekty, które są kierowane od razu, są uchwalone w przeciągu kilku dni, co czasami budzi różnego rodzaju kontrowersje. A są takie projekty, które wpływają, na przykład leżą po kilka albo kilkanaście miesięcy i marszałek nie podejmuje decyzji o skierowaniu ich do pierwszego czytania. Więc tu pojawia się zarzut w stosunku do marszałka, że ma taką instytucję zamrażarki. Ja na razie o tym nie będę szczegółowo mówił, ale podaję Państwu ten przykład, żeby zilustrować tezę co do pozycji marszałka. Marszałek Sejmu ma zasadniczy wpływ na porządek prac parlamentarnych, jeżeli odbywają się posiedzenia Sejmu, istotny wpływ na pracę komisji, no i wreszcie ma istotny wpływ na, można tak powiedzieć, sposób sprawowania mandatu przez poszczególnych posłów. Oczywiście mandat jest wolny, mandatu nikogo nie można pozbawić, ale począwszy od różnych kwestii socjalnych, a skończywszy na odpowiedzialności dyscyplinarnej, możliwości jej inicjowania, rola marszałka tutaj jest istotna. Z tego punktu widzenia Prezydium Sejmu niewątpliwie jest w tej chwili organem od marszałka słabszym. Ono dalej zachowuje tą funkcję kolegialną, składa się z marszałków, wicemarszałków, ale niewątpliwie tutaj marszałek odgrywa wiodącą rolę. Trzeba też pamiętać o tym, że Konstytucja, mówiąc o marszałku Sejmu, oczywiście przewiduje możliwość powoływania jego zastępców, czyli wicemarszałków. W tej chwili w Polsce utarł się taki zwyczaj, że wicemarszałkowie Sejmu są powoływani przez poszczególne, znaczy może nie są powoływani, tylko że kandydata na wicemarszałka Sejmu ma prawo wystawić, znaczy wystawić ma prawo każdy, ale takie prawo, powiedzmy, jakieś, które może być w praktyce zrealizowane, klub poselski. I zasada jest taka, że każdy z klubów poselskich powinien mieć swojego wicemarszałka w Prezydium Sejmu, co ma ułatwiać ten konsensualny charakter prac Sejmu wtedy, kiedy między klubami istnieją jakieś różnice. Mogliście Państwo z praktyki parlamentarnej obserwować takie sytuacje, kiedy czasami od tego odstępowano. Na przykład kiedyś było tak, że z powodów takich, można powiedzieć, etyczno-dyscyplinarnych pozbawiono funkcji wicemarszałka Sejmu już nieżyjącego w tej chwili Andrzeja Lepera, który był przewodniczącym Klubu Samoobrony. I wtedy Sejm na posiedzeniu plenarnym podjął taką decyzję, powiedział tak, z takich czy innych względów, już nie pamiętam, o co tam chodziło, jakieś wypowiedzi Lepera, w każdym razie pozbawia się funkcji wicemarszałka Sejmu. Poproszono Samoobronę, żeby przedstawiła innego kandydata. Na co Samoobrona powiedziała, że to jest złamanie zwyczajów parlamentarnych, dlatego że decyzja o tym, kto ma być wicemarszałkiem Sejmu, powinna należeć do klubu, którego ten wicemarszałek ma reprezentować. To klub powinien suwerennie podejmować taką decyzję, a nie większość sejmowa powinna temu klubowi narzucać, że jeden może jego przedstawiciel być, innym może nie być. W czasie ostatniej kadencji, już nie wiem, jak to się zakończyło, był taki problem, o ile pamiętam, z panią Wandą Nowicką,
którą w pewnym momencie wyrzucono z ruchu Palikota, czy usunięto z ruchu Palikota, czy jeszcze wtedy, nie wiem, chyba się ruch Palikota jeszcze nazywał wtedy, ta partia. No a ona, będąc wicemarszałkiem Sejmu, nie złożyła funkcji, powiedziała, że dalej będzie to w pełni tę funkcję. No i wtedy powstał problem taki, że ruch Palikota stracił swoją reprezentację w prezydium Sejmu. Jak to w tej chwili wygląda, że już nie pamiętam, bo wiem, że chyba pani Nowicka startuje z tej partii Palikota w eurowyborach, więc nie wiem, czy ona się wstąpiła z powrotem, czy nie, wszystko jedno. W każdym razie takie sytuacje różne się zdarzają w Sejmie, natomiast założenie jest takie, że wicemarszałek Sejmu to powinna być osoba wskazana przez klub parlamentarny i każdy klub zasiadający w Sejmie ma prawo do swojego wicemarszałka w prezydium Sejmu. Trzeba jednak pamiętać o tym, ja oczywiście tutaj nie omawiam szczegółowo kompetencji czy marszałka czy prezydium, bo to Państwo robicie na ćwiczeniach. Trzeba pamiętać jednak o tym, że prezydium Sejmu to jest organ, no jednak taki mający przede wszystkim różnego rodzaju kompetencje takie organizacyjne. Natomiast organem, który nie ma takich kompetencji organizacyjnych, nie ma kompetencji stanowiących, ale który ma za zadanie właśnie wypracowywać konsensus na posiedzeniach czy w toku prac Sejmu, jest Konwent Seniorów. I to jest organ, który można powiedzieć, no, należy do tradycji parlamentarnej Polski od dawna. II Rzeczpospolitej ten Konwent Seniorów też występował. I to jest organ, który ma tylko i wyłącznie takie zadania koncyliacyjne. Konwent Seniorów w zasadzie nie wykonuje żadnych kompetencji władczych. On nie podejmuje żadnych wiążących rozstrzygnięć. Natomiast jedynym jego zadaniem jest wypracowywanie konsensusu politycznego wtedy, kiedy ten konsensus jest trudny do osiągnięcia. Rola Konwentu Seniorów, można powiedzieć tak, jest większa w tej chwili na gruncie konstytucji z 1997 roku niż wcześniej, dlatego że w momencie, kiedy kierownictwo ma charakter jednoosobowy, kiedy tym organem kierującym Sejmem jest marszałek Sejmu, osłabiła się pozycja prezydium Sejmu, no to tym bardziej można powiedzieć tak, można się spodziewać, że prezydium Sejmu nie będzie już, przynajmniej nie zawsze będzie takim ciałem, które będzie ten konsens polityczny ustalać. Po drugie, no, w prezydium Sejmu zasiadają przedstawiciele tylko klubów, natomiast formuła konwentu może być szersza, więc tu jest szczególna rola konwentu. Jaki jest racjo legis powoływania konwentu seniorów? W zasadzie są dwa powody, dla którego taki organ się wprowadza. Po pierwsze, zakłada się, że Sejm jako organ demokratyczny nie powinien jednak funkcjonować w taki sposób, że wszelkiego rodzaju decyzje podejmuje wyłącznie większością głosów. Że zawsze, jeżeli powstaje jakaś kwestia sporna, doprowadza się do głosowania, przełamuje się wolę opozycji, no bo w takich głosowaniach zawsze koalicja, która ma większość, wygrywa, albo partia, która ma samodzielnie większość w Sejmie, wygrywa to głosowanie i w ten sposób się załatwia sprawy. Chodzi jednak o to, żeby ustalać w porozumieniu pewne kwestie związane z funkcjonowaniem Sejmu i Senatu. Co do porządku obrad, co do trybu pracy nad poszczególnymi projektami, no w różnych, wielu różnych kwestiach to ma znaczenie. Więc chodzi o to, żeby ta demokracja była bardziej taką demokracją deliberatywną i temu ma służyć Konwent Seniorów. Jest jeszcze drugi powód, mianowicie takie podejmowanie rozstrzygnięć na zasadzie większości czasami opóźnia pracę Sejmu, czasami powoduje, że prace Sejmu są mniej sprawne. Dlaczego? Dlatego, że w prawie parlamentarnym istnieje cały szereg instytucji, które może wykorzystywać proceduralnych, które może wykorzystywać opozycja. I opozycja w sytuacji, kiedy widzi, że na pewno nie uzyska założonych celów, że dojdzie do konfrontacji, dojdzie do podjęcia głosowania większością i wtedy przegra, no to zaczyna stosować różnego rodzaju obstrukcyjne procedury parlamentarne. I teraz, żeby uniknąć tego typu sytuacji, lepiej czasami jest podjąć pewne ustalenia w ramach Konwentu Seniorów, osiągnąć jakiś kompromis,
i trzymać się tego kompromisu i wtedy to procedowanie parlamentarne ma lepszy skutek. No, oczywiście czasami też lepiej jest, jeżeli się podejmuje z punktu już takiego czysto wizerunkowego, jeżeli się podejmuje pewne rozstrzygnięcia na posiedzeniu Konwentu Seniorów, a potem dopiero realizuje je na posiedzeniu izb, niż w sytuacjach, kiedy, nie wiem, ktoś chce doprowadzić do jakiegoś głosowania, takiego powiedzmy, no nie wiem, chociażby jak ostatnie głosowanie, które miało polegać na podjęciu uchwały Sejmu przez w związku z kanonizacją Jana Pawła II, ponieważ nie uzgodniono żadnych wspólnych, konsensualnych ustaleń, nie poczyniono, jak to głosowanie ma wyglądać, jak taka uchwała ma wyglądać i tak dalej, to efekt tego był taki, że każda z partii politycznych próbowała głównie przeforsować jakiś przekaz na zewnątrz wygenerować, który jej odpowiada, jeżeli chodzi o cele polityczne i wyborców, do których się kieruje, czyli jedni, no, że to jest oczywiście uchwała, którą należy podjąć i jej niepodjęcie byłoby skandalem. Inni z kolei, że Polska staje się państwem wyznaniowym i tak dalej. No i zamiast jakiegoś wspólnego przekazu poszła taka właśnie kakofonia różnego rodzaju komunikatów. W związku z tym działanie Konwentu Seniorów jest tutaj dosyć istotne. Ważnymi organami wewnętrznymi Sejmu są komisje sejmowe, które, jak Państwo wiecie, dzielą się na komisje stałe i komisje nadzwyczajne. Wśród tych komisji nadzwyczajnych szczególną rolę odgrywają komisje śledcze, o których mówi artykuł 111. Komisje nadzwyczajne mają to do siebie, że one są powoływane ad hoc dla wyjaśnienia jakiejś określonej kwestii. Na przykład dochodzi do jakiegoś kryzysu energetycznego w państwie, Sejm uznaje, że rząd działa nieprawidłowo w zakresie zwalczania skutków tego kryzysu i powołuje na przykład komisję sejmową do wyjaśnienia przyczyn kryzysu energetycznego w państwie. I taka komisja działa nam przez kilka miesięcy. Na końcu przygotowuje sprawozdanie, przedstawia je na posiedzeniu plenarnym i w momencie, kiedy zrealizuje ten cel, ulega rozwiązaniu. To jest komisja do zrealizowania określonego celu. W przypadku komisji stałych te komisje ustalane są w ten sposób, że Sejm podejmuje na początku kadencji uchwałę, która określa liczbę komisji stałych. Te komisje może nie do końca pokrywają się, ale w dużej mierze są takim odzwierciedleniem tego działowego podziału, jaki panuje w rządzie. Czyli mamy artykuł 5 ustawy o działach administracji rządowej. Według tego artykułu premier określa, jakie mamy ministerstwa, jakie są działy, który minister kieruje, którymi działami administracji i po części, chociaż nie do końca, ale w dużej mierze podział komisji sejmowych odpowiada, czy odzwierciedla taki podział na działy administracji rządowej z artykułu 5. Jakbyście Państwo zobaczyli uchwałę Sejmu o komisjach stałych i porównali tą uchwałę, tam wymienione są te komisje i czym one się mają zajmować, bo porównali tą uchwałę z artykułem 5 ustawy o działach administracji rządowej, no to tam zobaczycie dużą zbieżność. Chociaż oczywiście tutaj Sejm i Senat mają bardzo dużą możliwość manewru, jeżeli chodzi o faktyczny podział, ale jak mówię, stosowane jest takie kryterium problemowo-resortowe. I w dużej mierze tutaj się to pokrywa. No, szczególną rolę, przy czym jak mówię, komisje sejmowe odgrywają istotną rolę przede wszystkim, zaraz zresztą do tego wrócimy, przede wszystkim w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o funkcję ustawodawczą Sejmu, związaną ze stanowieniem prawa. Po drugie, jeżeli chodzi o funkcję kontrolną, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z odpowiedzialnością polityczną rządu przed Sejmem i ewentualne funkcje, kompetencje szczegółowe z tym związane, kwestia absolutorium i tego typu historii. Co jest kwestią istotną z punktu widzenia prawa parlamentarnego? Kwestią istotną jest odpowiedź na pytanie, jakie kompetencje można przyznać komisjom sejmowym, wszystko jedno, czy to będą komisje stałe, czy to będą komisje
nadzwyczajny, a jakie kompetencje musi wykonywać cała Izba. I teraz obecnie nie tylko w Polsce, ale w wielu innych systemach, tam gdzie mamy do czynienia z parlamentem, istnieje taka tendencja, żeby ze względu na sprawność postępowania coraz więcej kompetencji przekazywać do komisji. Żeby na przykład, no, wyrazem tej tendencji jest przyjęte rozwiązanie w regulaminie Sejmu, jest bodajże artykuł 37 ust. 2 regulaminu Sejmu, gdzie jest powiedziane w ten sposób, że pierwsze czytanie projektu ustawy może się odbywać na posiedzeniu plenarnym lub w komisji, przy czym na posiedzeniu plenarnym pierwsze czytanie musi się odbywać wtedy, kiedy dotyczy kwestii związanych ustrojowych, wymiaru sprawiedliwości i tak dalej. Jest kilka takich ważnych, zastrzeżonych kwestii. I teraz praktyka parlamentarna jest taka, możecie to Państwo obserwować, będzie najbliższe posiedzenie Sejmu chyba pod koniec maja, że większość pierwszych czytań odbywa się na posiedzeniu komisji. Nie na posiedzeniu plenarnym Sejmu, tylko na posiedzeniu komisji Sejmu. To jest jeden z przykładów, ale jest wiele takich przykładów, jeżeli byśmy przeanalizowali regulamin Sejmu, że czy to konstytucja, czy ustawy mówią, że jakieś kompetencje wykonuje Sejm, a potem na podstawie regulaminu Sejmu okazuje się, że te kompetencje w praktyce wykonują komisje sejmowe. No i teraz pojawia się takie pytanie, czy komisja sejmowa może w każdej sprawie zastąpić Sejm? No, na tak postawione pytanie oczywiście odpowiemy negatywnie, bo na przykład powiemy w ten sposób, no niewyobrażalna jest sytuacja, żeby na przykład komisja sejmowa udzieliła wotum nieufności Radzie Ministrów. Tam, gdzie mamy te przepisy o powoływaniu i odwoływaniu rządu w Konstytucji, artykuł tam 155, następne przepisy, no trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli tak powiedzieć, to w zasadzie zamiast całego Sejmu na posiedzeniu plenarnym może zrobić jakaś komisja sejmowa, na przykład komisja ustawodawcza, że ona może podjąć uchwałę o wyrażeniu wotum nieufności. No, to powiemy tak, to jest oczywiste, dlatego że jak się wprowadza do przepisów Konstytucji określone większości, mówi się na przykład, że ustawa jest uchwalana zwykłą większością głosów, albo że tam weto prezydenckie może być odrzucone 3/5 z jakiejś tak. No to wtedy wiadomo, że chodzi o stosunek głosów w stosunku do 460 posłów. Ale jeżeli są przepisy Konstytucji, które tego typu zastrzeżeń nie zawierają, na przykład artykuł 119 mówiący o czytaniach. Mówi się, że ustawa jest uchwalana w 3 czytaniach. I teraz ten artykuł 119 Konstytucji ust. 1 jest w praktyce tak interpretowany, że jeżeli chodzi o pierwsze czytanie, to w większości pierwsze czytania odbywają się na posiedzeniach komisji sejmowych, nie na posiedzeniu plenarnym Sejmu. No, uzasadnienie jest takie, że jest bardzo dużo projektów, że w tej chwili Sejm musi wykonywać, implementować prawa europejskie, ma bardzo dużo pracy i nie jest możliwe, żeby we wszystkich projektach, w przypadku większości projektów obradował na posiedzeniu plenarnym. Co więcej, wielu autorów uważa, że w przypadku Sejmu to nawet jest sprawniej, jak to się odbywa na posiedzeniu komisji, bo dyskusja wśród kilkunastu osób toczy się sprawniej. Poza tym w tych poszczególnych komisjach zasiadają posłowie, którzy daną tematyką się interesują, w związku z powyższym to jest lepsze rozwiązanie. Niemniej jest to kwestia, która w tej chwili nie jest w jakiś jednoznaczny sposób rozstrzygnięta. Czy jeżeli jest jakiś przepis, który mówi, że daną kompetencję wykonuje Sejm, tak jak artykuł 119 ust. 1 Konstytucji, to na gruncie tego przepisu, nie ma żadnych dodatkowych zastrzeżeń, to na gruncie tego przepisu można sam Sejm, kierując się własną autonomią, zasadą własnej autonomii, może powierzyć tą kompetencję komisji sejmowej, czy też nie może tego zrobić i musi tę kompetencję wykonywać na posiedzeniu plenarnym. Do takiego istotnego sporu na ten temat doszło w zeszłym roku, kiedy Krajowa Rada Sądownictwa złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczącego zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych.
Krajowa Rada Sądownictwa zarzuciła właśnie, że projekt ustawy został skierowany do Sejmu, dotyczył ustawy o ustroju sądów powszechnych, czyli materii ustrojowej i zgodnie z regulaminem Sejmu, właśnie chyba z tym artykułem 37 ust. 2, ile pamiętam regulaminu, powinien być na pierwszym posiedzeniu rozpatrywany przez całą Izbę. To powinno być posiedzenie plenarne. Tymczasem marszałek Sejmu skierował ten projekt do komisji sejmowej, Komisji chyba Wymiaru Sprawiedliwości i ona na pierwszym, zaraz będziemy mówić o tych czytaniach, i ona na pierwszym czytaniu podjęła decyzję o skierowaniu, że trzeba przedstawić sprawozdanie i tak dalej, potem o skierowaniu projektu do drugiego czytania. I Krajowa Rada Sądownictwa zarzuciła, że to jest naruszenie konstytucji, dlatego że artykuł 119 mówi o tym pierwszym czytaniu, które odbywa się na które przeprowadza Sejm. Regulamin Sejmu mówi o tym, że w sprawach ustrojowych pierwsze czytanie musi się odbyć na posiedzeniu plenarnym, a de facto doszło do tego, że pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu komisji. Był bardzo, że można tak powiedzieć, no zacięty, to może jest złe słowo, ale taki skomplikowany spór w Trybunale na temat tego zarzutu i w sumie ten zarzut Krajowej Rady został oceniony tak, Trybunał powiedział w ten sposób, że tutaj doszło do naruszenia trybu uchwalania ustawy, dlatego że regulamin wyraźnie mówi, że pierwsze czytanie ma się odbyć na posiedzeniu plenarnym w Sejmie, jeżeli chodzi o sprawy sądowe, sprawy ustrojowe i to ustawodawca złamał, ale równocześnie Trybunał powiedział, że nie jest to takie naruszenie, tak istotne naruszenie, które spowodowało, czy skutkowało, powinno niekonstytucyjnością tej ustawy. Część sędziów zgłosiła zdanie odrębne i powiedziała w ten sposób, aha, i tam jeszcze argument był taki, samego Trybunału, że w zasadzie Konstytucja nie definiuje pojęcia pierwszego czytania. I wiadomo, na gruncie artykułu 119 ust. 1, co to jest pierwsze czytanie, to wszystko definiuje regulamin dopiero, a naruszenie normy regulaminowej jest wprawdzie naruszenie prawa, ale nie tak istotne, żeby powodowało niekonstytucyjność. Część sędziów uznała inaczej. Ci, którzy byli w mniejszości, składali zdania odrębne, twierdzili, że to jest zarówno naruszenie konstytucji, jak i ciężkie naruszenie regulaminu, które powinno skutkować niekonstytucyjnością ustawy. Mniejsza o to orzeczenie, podaję Państwu ten przykład tylko po to, żeby pokazać, że czasami trudno jest odpowiedzieć na tak postawione pytanie, w jakich sytuacjach Sejm powinien podejmować decyzję jako cała Izba na posiedzeniu plenarnym, a w jakich sytuacjach można pewne decyzje scedować na wewnętrzne organy Sejmu, na marszałka, na prezydium, w szczególności na komisje, bo one tu odgrywają zasadniczą rolę. I uznać, że takie decyzje nie wymagają posiedzenia plenarnego. Oczywiście można powiedzieć tak, że to pytanie, o którym tutaj w tej chwili wspominam, ono nabrało aktualności dopiero, no z czasem dopiero niedawno. Dlaczego? Dlatego, że początkowo, kiedy w okresie monarchii konstytucyjnej, czy jeszcze wcześniej, wyłaniały się parlamenty krajowe, kiedy parlament wyłonił się jako odrębny organ państwa z jakiejś Rady Królewskiej, to w zasadzie wszystkie decyzje były podejmowane na posiedzeniach plenarnych. Uważano za rzecz oczywistą, że decyzja Sejmu, jeszcze w trakcie, powiedzmy w okresie I Rzeczpospolitej, że decyzja Sejmu to jest decyzja całej Izby, nie ma innej możliwości. Natomiast przenoszenie decyzji z posiedzeń plenarnych na komisję, no rozpoczęło się wtedy, kiedy komisje zaczęły powstawać i kiedy wielość decyzji, które trzeba podejmować, ogrom prac, które musi wykonywać parlament, spowodowały, że w tej chwili nie jest możliwe funkcjonowanie parlamentu, w naszym przypadku Sejmu, bez takiego organu wewnętrznego jak komisję. To jest w ogóle niewyobrażalne, żeby w tej chwili można było obradować tylko na posiedzeniach plenarnych. Więc komisje są, można tak powiedzieć, przejawem racjonalizacji parlamentaryzmu. Racjonalizacja parlamentaryzmu polega między innymi na tym, że istnieją organy wewnętrzne, które przejmują część rozstrzygnięć przyznanych Sejmowi
i dzięki temu praca parlamentu może odbywać się sprawnie. Natomiast no, tu powstaje jednak pewne napięcie między zasadą demokracji, zasadą reprezentacji, a sprawnością postępowania. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa decyzje zastrzeżone dla parlamentu będą zapadały na przykład głosami 7-3 albo 8-5 na posiedzeniu komisji sejmowej i potem będziemy mówić, że to jest decyzja całego Sejmu, no to oczywiście tutaj można mieć wątpliwość. Inną kwestią związaną z funkcjonowaniem komisji, taką szczególną, jest funkcjonowanie komisji śledczych, o których mówi artykuł 111. Ja Państwu tylko wspomnę na ten temat, nie będę tutaj się szerzej na ten temat rozwodził. Chodzi o pewną kwestię generalną. W Polsce istnieje pewne nieporozumienie, a być może to nie jest kwestia nieporozumienia, tylko świadomego nadinterpretowania, nadużywania konstytucji, jeżeli chodzi o komisje śledcze. Bardzo często mamy takie sytuacje, w szczególności jeżeli chodzi o polityków, klasę polityczną, czy publicystów, czy osoby, które się publicznie wypowiadają o życiu publicznym, że jak się pojawia jakiś problem, na przykład, nie wiem, prasa zaczyna donosić o tym, że jest jakaś duża afera łapówkarska w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jakichś innych ministerstwach jeszcze związana z informatyzacją. Skądinąd prawdopodobnie taka afera rzeczywiście ma miejsce, że Polska przeznaczyła ogromne środki na informatyzację administracji rządowej i okazało się teraz, że efekty tego są mizerne bardzo, a w tle, że firmy komputerowe, które miały tą informatyzację przeprowadzać, wygrywały przetargi dając łapówki. Nawet taka, powiedzmy, firma renomowana jak Hewlett Packard przyznała się ostatnio, że kierownictwo jej polskie dawało łapówki polskiej administracji. No i pojawia się taki problem, prawda? I od razu wtedy pada takie hasło, trzeba powołać komisję śledczą. Trzeba powołać komisję śledczą, która wyjaśni, bo sprawa jest bardzo ważna, dotyczy, no, ma ogromną skalę, dotyczy ministrów i tak dalej, i tak dalej. Otóż i można tak powiedzieć, że w Polsce co najmniej kilka razy w roku dochodzi do jakichś takich debat, najczęściej wtedy pod hasłem, że jest jakiś skandal korupcyjny, polityczny czy jakikolwiek inny i natychmiast pojawia się hasło, że trzeba powołać komisję śledczą. Otóż rola artykułu 111 Konstytucji i komisja śledcza, tak jak ona została zaprojektowana w Konstytucji, no nie daje podstaw do formułowania tego typu hasła. Wprawdzie ten przepis jest bardzo lakoniczny, ale jego ratio legis, jeżeli się weźmie pod uwagę no, prawo parlamentarne, no jest dosyć oczywiste. O co chodzi z komisjami śledczymi? Kiedy należy powoływać komisje śledcze? Komisje śledcze powinny być powoływane wtedy, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z naruszeniami prawa. Są to naruszenia prawa z punktu widzenia funkcjonowania państwa istotne. To nie może być pojedyncze naruszenie prawa. To nie może być sytuacja taka, że doszło do wypadku drogowego, jeden z kierowców dał łapówkę policjantowi, to zostało odkryte i my powołamy teraz komisję śledczą, żeby sprawdzała, czy policjanci biorą łapówki, czy nie biorą, jak przyjeżdżamy w wypadku. To musi dotyczyć funkcjonowania państwa, ale co jest ważne, komisję śledczą należy powoływać wtedy, kiedy przestają funkcjonować organy, czy istnieją poważne wątpliwości co do prawidłowości funkcjonowania organów państwa, które są powoływane do realizacji określonych zadań, na przykład zwalczania przestępczości, to wtedy rzeczywiście można powoływać komisję śledczą. Czyli przykład, mamy, powiedzmy sobie, problem taki, że istnieją poważne wątpliwości, czy policjanci przyjmują zgłoszenia o popełnieniu przestępstw jakiejś tam kategorii. Czy też jest tak, na przykład, żeby poprawić sobie statystyki, nakłaniają osoby zgłaszające się do i chcące złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do tego, żeby od tego odstąpiły. Bo na przykład mówią, że to wie pan, to trzeba będzie dane osobowe podawać, będzie pan musiał chodzić do sądu, będzie pan konfrontowany jako świadek z osobami, które te przestępstwa popełniły, a to w ogóle jest taka sprawa, najlepiej jak pan to zgłoszenie wycofa. No jeżeli dochodzimy do wniosku, że jest jakaś kategoria przestępstw, gdzie tak się dzieje,
Jeżeli prokurator, który jest powołany do nadzoru nad policją, minister spraw wewnętrznych i tak dalej, nie reagują na tego typu zjawiska, czyli wszystkie organy, które są powołane do przestrzegania prawa w rozumieniu artykułu 7 Konstytucji zawodzą, no to wtedy należy powołać komisję śledczą, przy czym zadaniem tej komisji śledczej powinno być nie tyle wyjaśnianie, ilu takich przypadkach doszło do sytuacji, w której ktoś wycofał wcześniej złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tylko ta komisja ma badać prawidłowość działania tych organów, czyli policji, prokuratora, ministra spraw wewnętrznych. Na tym między innymi na przykład polegała afera, tak zwana afera Rywina. Do końca w zasadzie dzisiaj nie wiadomo, na czym ta afera polegała tak naprawdę. Niemniej powołanie komisji śledczej polegało na tym, że Sejm podjął istotne wątpliwości, czy przez poważne przestępstwo, bo chodziło o, tam było oskarżenie o to, że w sposób nielegalny wpływano na między innymi na proces ustawodawczy, na legislatorów, na polityków, którzy w procesie ustawodawczym mieli, odpowiadali za kształt ustawy nowelizującej ustawę o radiofonii i telewizji. Powstała wątpliwość, czy prokuratura w ogóle wyjaśniała cokolwiek w tej sprawie, no i w związku z tym powołano komisję śledczą. W podobny sposób powołano kiedyś komisję śledczą w tak zwanej sprawie Olewnika, kiedy Sejm doszedł do wniosku, że naruszenia prawa i zaniechania, jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa, były no, w tamtej sprawie powszechne, znaczy dopuszczała się ich policja, dopuszczała się ich prokuratura. W związku z tym no już nie było takiego organu, który mógłby skontrolować cały ten proces. Komisja śledcza została powołana po to, żeby przede wszystkim wyjaśnić nieprawidłowości, ewentualnie sformułować jakieś mechanizmy zapobiegawcze. Po to się powołuje komisję śledczą. Czyli można by powiedzieć tak, że komisje śledcze powołuje się w oparciu o zasadę subsydiarności. Dopiero wtedy, kiedy organy państwa, które są powołane i mają w normalnym toku funkcjonowania realizować pewne kompetencje i stać na straży, gwarantować realizację pewnych zasad konstytucyjnych, jeżeli te organy tego nie robią, to wtedy dopiero powstaje konieczność powołania komisji śledczej. W Polsce, jeżeli chodzi o powoływanie komisji śledczych, pojawił się dosyć istotny problem, mianowicie polegający na tym, że ta komisja, Państwo może z ćwiczeń wiecie, ona działa w dosyć szczególny sposób, dlatego że to jest komisja, która działa w oparciu o kodeks postępowania karnego i może ma takie kompetencje, które przysługują jej w stosunku do podmiotów zewnętrznych, przede wszystkim do obywateli. Może wzywać na posiedzenia, może przesłuchiwać w charakterze świadków, stosuje KPK, może różnego rodzaju obowiązki nakładać na obywateli, czyli jest dosyć nietypową komisją, bo tego typu zachowań w stosunku do obywateli większości komisje sejmowe nie realizują. I tu pojawił się problem taki, w jaki sposób uregulować tryb pracy komisji śledczej, żeby ona, realizując swoje konstytucyjne cele wynikające z artykułu 111, równocześnie jednak nie prowadziła do naruszenia praw konstytucyjnych obywateli. W trakcie poszczególnych tych komisji pojawiały się takie wątpliwości. Po pierwsze, co do tego, czy posłowie, którzy no nie są prawnikami, nie znają KPK, czy oni przypadkiem w pewnych sytuacjach na przykład nie naruszają prawa do obrony kogoś, kto występuje przed taką komisją, czy mogą nakładać pewnego rodzaju obowiązki na osoby prywatne. No wiele takich sytuacji się pojawiało. Było nawet takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który sformułował taki standard funkcjonowania komisji śledczych, który zdaniem Trybunału wynika głównie z rozdziału 2 Konstytucji i powinien być przez tę komisję przestrzegany. No, gdybyśmy tak patrzyli na pewną specyfikę pracy komisji, to niewątpliwie taką specyficzną komisją jest Komisja do Spraw Służb Specjalnych, ale ona głównie ze względu na przedmiot swoich prac, o tym szerzej nie będziemy mówić. Więc mamy strukturę wewnętrzną Sejmu, to jest struktura organizacyjna Sejmu. Oprócz tej struktury wewnętrznej organizacyjnej mamy wewnętrzną organizację polityczną. Sejm, poszczególni posłowie,
mogą się zorganizować na zasadzie politycznej. Wybory mają charakter polityczny. W momencie, kiedy posłowie znajdują się w Sejmie, istotne jest to, żeby nie tylko stworzyli wewnętrzne organy Sejmu, wybrali marszałka, prezydium, powołali i obsadzili poszczególne komisje, zadecydowali o pojawieniu się o komisjach nadzwyczajnych. Chodzi o to, żeby zorganizowali się politycznie. I tutaj macie Państwo wyświetlone ten podstawowy kryterium, jeżeli chodzi o podział organizacji polityczną. Tym, można powiedzieć, kluczowym tutaj rozstrzygnięciem jest powołanie klubów i kół parlamentarnych. Natomiast przy tej organizacji politycznej Sejmu i Senatu istotną rolę odgrywa wspomniana na poprzednim wykładzie zasada autonomii parlamentu. Dlaczego? Dlatego, że co do zasady należy pozostawić posłom i senatorom swobodę w określeniu, w jaki sposób ta organizacja polityczna Sejmu ma wyglądać. To posłowie mają poprzez uchwalenie regulaminu sejmowego, w regulaminie mają podjąć zasadnicze rozstrzygnięcia co do tego, jak ta organizacja będzie wyglądać. Oprócz tego oczywiście mogą podejmować różnego rodzaju decyzje już praktyczne dotyczące samej organizacji wewnętrznej. Innymi słowy, na przykład to, czy klub parlamentarny ma 15 posłów, czy klub parlamentarny ma mieć 20 posłów, jak regulamin Sejmu tutaj rozstrzygnie, no to jest w zasadzie decyzja pozostawiona samym posłom do tego, żeby uregulowali to w regulaminie. Trzeba pamiętać o tym, że te decyzje dotyczące organizacji politycznej Sejmu, czyli w naszym wypadku podział na kluby i koła oraz zespoły poselskie, ma takie dwie istotne cechy. Pierwsza, może mniej ważna, to jest taka, że ten podział, który się dokonuje w Sejmie, on oczywiście dokonuje się przede wszystkim w oparciu o kryterium polityczne. Trzeba stworzyć odrębne organizmy polityczne, kluby, w naszym wypadku koła, i tam w oparciu o zasadę polityczną dokonuje się podziału między posłami. Więc po pierwsze, na płaszczyźnie, na poziomie regulaminowym decyzja o tym, jakie warunki trzeba spełnić, żeby założyć klub, jakie warunki trzeba spełnić, żeby założyć koło, jakie warunki trzeba spełnić, żeby założyć zespół. Po drugie, ta autonomia powoduje, że te podziały mogą przybierać nie tylko charakter polityczny. Posłowie mogą się zrzeszać również w oparciu o inne kryteria. Po trzecie, mogą się zrzeszać nie tylko w ramach Sejmu, ale mogą tworzyć takie zrzeszenia międzyizbowe. O ile pamiętam, to taki charakter ma na przykład zespół do spraw kobiet, jest międzyparlamentarny zespół. Po trzecie, to mogą być czasami bardzo różne, na przykład macie Państwo zespół poselski do spraw katastrofy smoleńskiej z jednej strony, gdzie posłowie ze względu na określoną konieczność załatwienia określonej i zdanie ważnej sprawy politycznej stworzyli taki zespół. No, a z drugiej strony, o ile pamiętam, to chyba jeszcze funkcjonuje w ramach tej kadencji Sejmu, ale na pewno kiedyś, bo chyba jeszcze jest. Jest taki zespół poselski do spraw na przykład badmintona. Też można taki utworzyć. Więc ta autonomia powoduje, ona ma głównie uzasadnienie polityczne, ale powoduje, że to zrzeszanie może być, przybierać bardzo różną postać. Oczywiście kluczowe znaczenie mają te podstawowe rozstrzygnięcia dotyczące zrzeszenia się w oparciu o zasadę polityczną, czyli kluby i koła. Jak mówię, z jednej strony jest to swobodna decyzja, z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że taki klub parlamentarny czy koło parlamentarne ma dosyć daleko idącą autonomię, jeżeli chodzi o określanie warunków, na jakich te zrzeszenia następują. Co to oznacza? Że klub może po pierwsze określić kryteria materialne, kto może do takiego klubu należeć, po drugie może mieć określoną procedurę, w oparciu o którą będzie decydował, kogo chce przyjąć, bądź kogo chce z takiego klubu usunąć. Czasami możecie Państwo słyszeć, jak się jakiegoś posła usuwa z klubu. To się rzadko zdarza, ale czasem się zdarza, bo najczęściej posłowie sami odchodzą. Ale
usuwa się z klubu Sejmu Parlamentarnego, no to wtedy pada takie pytanie, też pada taki zarzut, że to jest zachowanie antydemokratyczne. Że on, ten poseł miał odmienne poglądy polityczne niż kierownictwo klubu i się go usunęło i to jest antydemokratyczne zachowanie. Więc z punktu widzenia litery prawa to nie jest antydemokratyczne zachowanie. Z natury rzeczy klub ma pewne określone odmyślony program polityczny, jest budowany na zasadzie pewnego przeciwieństwa do innych klubów parlamentarnych i w związku z tym ma pełne prawo do tego, żeby zrzeszać tylko osoby, które ten zespół tych przekonań podzielają. Istnieje pewna grupa, która kieruje, to też regulamin Sejmu określa, no i w związku z tym ona decyduje o tym, czy jeżeli ktoś jakby odstaje od tego, od tych przekonań, to może go usunąć. Innymi słowy, zasada autonomii parlamentu powoduje, że sama decyzja o tym, jak mają wyglądać kluby i koła, czy jakieś inne zrzeszenia w ramach regulaminu Sejmu oraz sposób jej praktycznego wykonywania zależy od posłów zasiadających w Sejmie. Tutaj zasada autonomii parlamentu gwarantuje daleko idącą swobodę, ale nie gwarantuje tej swobody w sposób pełny. Dlaczego? Dlatego, że może się zdarzyć tak w praktyce, że na przykład postanowienia regulaminu będą tak formułowane, że będą znacznie, czy w drastyczny sposób zawężały możliwość swobodnego zrzeszania się na zasadzie politycznej w Sejmie czy w Senacie. Gdyby się tak zdarzyło, że te postanowienia regulaminu Sejmu miałyby na celu nie zagwarantowanie zrzeszania się na zasadzie politycznej, tylko miałyby tak naprawdę na celu wykluczanie pewnych grup posłów z możliwości pracy parlamentarnej, no to wtedy doszlibyśmy do wniosku, że zbyt daleko idąca zasada autonomii parlamentu, zbyt szeroko pojęta swoboda w określaniu wewnętrznej struktury politycznej Sejmu czy Senatu, będzie naruszać zasadę pluralizmu politycznego z artykułu 11 i wtedy może podlegać ograniczeniu. I tutaj macie Państwo przykład, taką tezę z orzeczenia W10/92, gdzie ten problem był rozważany. Tu mniej więcej Trybunał Konstytucyjny powiedział tak, zasada autonomii parlamentu leży u podstaw szeroko pojętej swobody wewnętrznej politycznej organizacji Sejmu. Jak posłowie się chcą zorganizować politycznie w Izbie, to jest ich sprawa. Po pierwsze podejmują decyzję instytucjonalną, uchwalając regulamin, mówią jak ta wewnętrzna organizacja instytucjonalnie wygląda, w naszym przypadku, że to są przede wszystkim kluby i koła. Po drugie, w praktyce uchwalają wewnętrzne regulaminy tych klubów czy kół i tak dalej, i tak dalej i robią tutaj to według własnego uznania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zarówno kluby, jak i koła, które funkcjonują na podstawie regulaminu, w momencie, kiedy już są utworzone, no uzyskują różnego rodzaju uprawnienia w ramach funkcjonowania Sejmu i Senatu. To możecie Państwo zobaczyć na przykład, jak są debaty parlamentarne. Ostatnio była debata dotycząca polityki zagranicznej. To tam cała ta debata jest uporządkowana właśnie według tej zasady politycznej. Przedstawiciele klubów przemawiają dłużej, przedstawiciele kół przemawiają krócej, posłowie niezrzeszeni nie przemawiają w ogóle. Innymi słowy, jest cały szereg różnego rodzaju uprawnień, które są konsekwencją tego podziału politycznego na kluby, koła w Sejmie i Senacie. I teraz z Konstytucji wynika tylko tyle, że oczywiście panuje daleko idąca swoboda. Gdyby jednak było tak, że pod, można tak powiedzieć, hasłem autonomii parlamentu, swobody tworzenia podziałów politycznych, dochodziłoby do tego typu, wprowadzenia tego typu instytucji lub tego typu praktyk, które by naruszały zasadę pluralizmu politycznego, które by wykluczały pewne grupy obywateli, no to oczywiście to byłoby niezgodne z Konstytucją. Tutaj to orzeczenie, te tezy, które tutaj macie Państwo przewidziane, podane w 10/92, tak naprawdę u podstaw tych tez leży jedno przekonanie, mianowicie takie, że prawo parlamentarne, chociaż daje bardzo dużą swobodę w określaniu i sposobie politycznych zrzeszeń wewnątrz Sejmu i Senatu, musi przede wszystkim zagwarantować prawa opozycji.
że nie może być tak, żeby doszło do takiego, pod pozorem właśnie swobody i autonomii parlamentu, do takiego ukształtowania wewnętrznego podziału politycznego w Sejmie, który by preferował zbytnio koalicję rządzącą, a dyskryminował opozycję. Rola tego typu mechanizmów konstytucyjnych oczywiście zależy od kultury politycznej. Jeżeli mamy kulturę polityczną taką, że na zasadzie pewnej umowy dżentelmeńskiej ta rola opozycji jest przestrzegana i doceniana, no to oczywiście nie jest potrzebne sięganie do konstytucji i do tego typu mechanizmów, o których tu jest mowa w 10.92. Jeżeli takiej kultury nie ma, no to oczywiście wtedy jest to potrzebne. Przykładowo, takim elementem kultury politycznej, który docenia rolę opozycji, może być na przykład takie założenie, że kluczowe, czyli nie wszystkie, ale jakieś ważne komisje sejmowe działają w ten sposób, że umawiamy się, że przewodniczącymi tych komisji będą przedstawiciele partii opozycyjnych. I wtedy szanujemy decyzję klubu znajdującego się w opozycji, który na zasadzie politycznej właśnie wystawia pana Iksińskiego i pan Iksiński kieruje taką komisję. To jest przejaw kultury politycznej. No, jeżeli powiedzmy to wygląda tak, że my szanujemy, pozwalamy wybrać takiego przewodniczącego, ale jak ta komisja zaczyna pracować po pierwszych sporach, jakie się w tej komisji pojawią, odwołujemy takiego przewodniczącego i na zasadzie większości głosów stawiamy swojego, no to oczywiście już trudno o takiej kulturze politycznej mówić. Także podsumowując, wewnętrzna organizacja Sejmu opiera się na zasadzie autonomii parlamentu i tutaj istnieje daleko idąca swoboda zarówno na poziomie regulaminu, jak i na poziomie już praktyki sejmowej co do tego, jak ta wewnętrzna organizacja wygląda i jak ona praktycznie funkcjonuje, ale istnieją pewne jej granice wynikające z zasady pluralizmu politycznego. Te granice mają zagwarantować przede wszystkim prawo opozycji do wypowiadania swoich poglądów w Sejmie, nie tylko w sensie werbalnym, ale do możliwości do efektywnego funkcjonowania w ramach wewnętrznych organów Sejmu. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o wewnętrzną organizację Sejmu. Teraz przechodzimy do kwestii związanych z dwoma funkcjami zasadniczymi Sejmu, funkcją ustawodawczą, funkcją kontrolną. Dzisiaj będziemy się zajmować funkcją uchwalania ustaw. Funkcja ustawodawcza to jest, można powiedzieć, kluczowa. To znaczy bez funkcji ustawodawczej nie można sobie wyobrazić w ogóle Sejmu na gruncie Konstytucji. O tym rozstrzyga artykuł 10 ust. 2 i teraz przepisy rozdziału 4 mają skonkretyzować, na czym polega sprawowanie władzy ustawodawczej przez Sejm i Senat. Tutaj macie Państwo wyświetlony taki odnośnik do takiego opracowania, w którym zebrano podstawowe zasady konstytucyjne, które wyinterpretował z Konstytucji Trybunał Konstytucyjny i odniósł je do procesu legislacyjnego w ogóle. No oczywiście wszystkimi tymi zasadami się nie będziemy zajmować, bo na to nie mamy czasu. Zajmiemy się tylko kwestiami, powiedzmy sobie, najistotniejszymi. Kluczowe jest to, i o tym Państwu już mówiłem kilka razy, że z zasady tej dwuizbowości niezrównoważonej wynika, że proces prawotwórczy, jeżeli chodzi o stanowienie ustaw, jest podzielony w ten sposób, że Sejm uchwala ustawy, a pozostałe organy uczestniczące w procesie ustawodawczym, w szczególności Senat, pracuje już nad uchwaloną ustawą. To się nie zawsze, nie we wszystkich rozwiązaniach spotyka i nie zawsze tak w Polsce też było. Można spotkać takie rozwiązania, że Sejm uchwala tylko projekt, czy Izba Niższa uchwala tylko projekt ustawy i dopóki nie zatwierdzi go Izba Wyższa, to mamy do czynienia cały czas z projektem. W Polsce mamy rozwiązanie inne, mamy rozwiązanie mówiące, że Sejm uchwala ustawę. Ustawa jest w momencie zakończenia trzeciego czytania. Przeprowadzenia głosowania w trzecim czytaniu nad ustawą. Ta ustawa już jest uchwalona i wszystko to, co się dalej dzieje, dotyczy już ustawy uchwalonej, to ma dosyć istotne konsekwencje, o których Państwu jeszcze będę mówił. Oczywiście alternatywą takiej sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z ustawą, z parlamentem, tak, gdzie jest
to ustawodawstwo zrównoważone, znaczy te izby są zrównoważone, jest sytuacja taka, że w obu izbach toczą się równolegle prace nad ustawami. Na przykład obie izby muszą uchwalić ustawę o jednobrzmiącej treści. Wtedy oczywiście ta izba wyższa ma istotny wpływ na projekt ustawy i co do możliwości decyzyjnych ma te możliwości takie same. Wtedy oczywiście to wygląda inaczej. Wtedy, tak jak to jest na przykład nie wiem, we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych, trzeba powoływać komisje, które uwzględniają stanowiska między izbami. Współpraca obu izb jest dużo ważniejsza, bo one w pewnym momencie muszą ustalić wspólne stanowisko, żeby mogło dojść do uchwalenia ustawy. Muszą osiągnąć konsens. W Polsce to jest niekonieczne, dlatego że jak Państwo zobaczycie, pewnie to już wiecie, wprawdzie Senat może wnosić poprawki do ustawy, może nawet wnioskować o nieuchwalenie ustawy w całości, ale Sejm to stanowisko Senatu może przełamać. I ostatecznie Konstytucja pozwala na taką sytuację, że nie musi dochodzić do żadnych uzgodnień, żadnego konsensu. Na zasadzie większości albo Sejmowi uda się przełamać stanowisko Senatu, albo mu się nie uda i ustawa wchodzi w brzmieniu sejmowym albo w brzmieniu zaproponowanym przez Senat. Są pewne wyjątki od tego, ale one są nieliczne. Takim wyjątkiem, gdzie rola Senatu w procesie ustawodawczym jest większa, to jest artykuł 90 Konstytucji. Takim wyjątkiem jest też artykuł 235 mówiący o zmianie samej Konstytucji. Zacznijmy jednak od początku, czyli od problemu inicjatywy ustawodawczej. Skoro Sejm uchwala ustawę, no to pierwszą kwestią, jaka tutaj się rysuje, to jest problem taki, kto może w sposób skuteczny wykonać inicjatywę ustawodawczą, tym samym powoduje, że Sejm jest zobowiązany do rozpoczęcia procesu legislacyjnego. Artykuł 118 wymieniający te podmioty, które mogą złożyć inicjatywę ustawodawczą, no wskazuje, że to jest wyliczenie zamknięte, czyli nie ma żadnego innego podmiotu, który mógłby taką inicjatywę wykonać. Jeżeli my byśmy tutaj podjęli jakąś uchwałę o tym, że kierujemy do Sejmu na przykład projekt ustawy dotyczący odpłatności za drugi kierunek studiów, no to marszałek Sejmu takiego projektu naszego w ogóle by nie rozpatrywał, tylko by sobie do archiwum schował, a pewnie jakiś sekretarz marszałka czy pani marszałkini odpowiedziałby nam, że informuje nas, że w świetle artykułu 118 Konstytucji studenci Wydziału Prawa nie mają kompetencji do wykonywania inicjatywy ustawodawczej i nic by z tego wszystkiego nie wynikał. Jeżeli jednak projekt ustawy złoży któryś z podmiotów z artykułu 118, no to sytuacja wygląda inaczej. Teraz na tle tego artykułu 118 można postawić następujące pytanie. Czy rola tych podmiotów tu wskazanych jest taka sama, jeżeli chodzi o projekt ustawy, o inicjatywę ustawodawczą? No, można powiedzieć tak, że z punktu widzenia litery prawa, to wszystkie te podmioty wskazane w artykule 118 mają takie same uprawnienia w procesie ustawodawczym. Oczywiście później, jakbyśmy przeanalizowali konstytucję, to można by powiedzieć tak, że pewne odrębną sytuację ma grupa obywateli na co najmniej grupa 100 tysięcy, zarówno w pracach nad projektem ustawy w Sejmie, no jak i tym, co wynika z zasady dyskontynuacji, a w zasadzie braku stosowania tej zasady do projektów obywatelskich. To jest jakieś podstępstwo. Natomiast poza tym, że literalnie na gruncie artykułu 118 te wszystkie podmioty mają takie same uprawnienia, taką samą pozycję, to jak przeczytamy dalsze przepisy Konstytucji i spojrzymy na praktykę konstytucyjną, to się okazuje, że tutaj wcale takiej równorzędności nie ma. Że to nie jest tak, że wszystkie wskazane tu podmioty, czyli grupa posłów, Senat, Prezydent i Rada Ministrów, odgrywają taką samą rolę w procesie stanowienia prawa. Dlaczego? Dlatego, że w systemie parlamentarnym, z jakim mamy do czynienia w Polsce, podstawowe założenie jest takie, że projekt ustawy jest wyrazem prowadzenia określonej polityki przez państwo. To jest decyzja polityczna o tym, że polityka państwa ma zmierzać w takim lub innym kierunku. Że ma wspierać młode małżeństwa, ma wspierać stare małżeństwa, ma wspierać młodzież, ma wspierać starszych itd.
I z tego punktu widzenia, jak popatrzymy na artykuł 118 i odniesiemy go do artykułu 146 Konstytucji, który mówi, że politykę zewnętrzną i wewnętrzną państwa prowadzi Rada Ministrów, to się okaże, że kluczową rolę w zakresie inicjatywy ustawodawczej powinien wykonywać rząd. Zwróćcie zresztą Państwo uwagę, że często, jak się w Polsce toczą jakieś takie dyskusje, gdzie się stawia taki zarzut, że nie ma jakiejś regulacji ustawowej, albo że jest jakaś regulacja ustawowa zła i trzeba ją szybko zmienić, to pretensje w tym zakresie są adresowane do rządu, nie do innych podmiotów wymienionych w artykule 118. Mówi się, to rząd powinien zrobić, to rząd zaniechał, to rząd tego nie robi. Całkiem słusznie. Bo artykuł 146 mówi, że to rząd wykonuje inicjatywę ustawodawczą, że to rząd prowadzi politykę państwa. I teraz formalnie rzecz biorąc, nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wykonywanie inicjatywy ustawodawczej. Ale w praktyce dobre funkcjonowanie państwa, które jest oparte na, które ma system rządowy parlamentarny, dobre funkcjonowanie powinno polegać na tym, że zasadniczą część projektów ustaw do Sejmu kieruje Rada Ministrów. W Polsce prowadzono w latach 90. takie badania na ten temat, kto ile wykonuje tych projektów. No i wtedy się okazywało, teraz już to chyba zmieniło, ale wtedy się okazywało, że w drugiej połowie lat 90., że rząd na przykład kierował tylko 56% projektów ustaw do, wtedy się to no, mówiło do laski marszałkowskiej, dzisiaj powiedzmy do marszałka Sejmu. Pozostałe ustawy to były przede wszystkim projekty poselskie, no i po części Senatu i Prezydenta, ale przede wszystkim poselskie. I uznano, że to jest bardzo negatywne zjawisko. Po pierwsze, posłowie kierując te projekty nie prowadzą żadnej skoordynowanej polityki, tylko w wielu sytuacjach ad hoc, czasami ze względu na lobbystów z różnych powodów kierują te projekty. Po drugie, projekty poselskie okazywało się, że są na dużo niższym poziomie legislacyjnym niż projekty rządowe, bo posłowie no, nie mają odpowiedniego zaplecza legislacyjnego. I wtedy, jeżeli kierują jakiś projekt, nawet jeżeli ten projekt sam w sobie jest poprawny, bardzo często jest tak, że osoby, które piszą, posłowie najczęściej robili to wtedy tak, że zlecali jakimś kancelariom adwokackim napisanie projektu ustawy, siadali jacyś adwokaci, pisali te ustawy. Bycie adwokatem, a bycie dobrym legislatorem to są dwie różne rzeczy. Można być świetnym adwokatem, mieć bardzo duże umiejętności występowania przed sądem, skuteczność prowadzenia mediacji i tak dalej, pisanie świetnie pism procesowych, apelacji, kasacji, ale to się nie przekłada na umiejętności legislacyjne. I bardzo często było tak, że te projekty w ogóle nie pasowały do całego otoczenia normatywnego. Innymi słowy, wskazywano, że jeden z jednym ze źródeł niskiej legislacji w Polsce było to, że rząd wykazywał niską aktywność legislacyjną, zastępowaną przez aktywność poselską. No, innym przykładem, ja podawałem Państwu ten przykład na poprzednim wykładzie, to jest problem legislacji senackiej. Sytuacje, w których Senat zaczął wykonywać wyroki Trybunału Konstytucyjnego w ten sposób, że tam, gdzie Trybunał wydał wyrok i konieczna była zmiana ustawy, kierował odpowiednie projekty do Sejmu i to było bardzo pozytywne działanie, ale w pewnym momencie rząd zaczął protestować, że to przecież są projekty, które rozstrzygają w kierunku polityki państwa, a to rząd, a nie Senat powinien ten kierunek wyznaczyć. Innymi słowy, z punktu widzenia praktyki konstytucyjnej w systemie parlamentarnym, rząd powinien odgrywać wiodącą rolę, jeżeli chodzi o inicjatywę ustawodawczą. Jeżeli chodzi o prezydenta, to wykształciła się w Polsce taka, można powiedzieć, trudno powiedzieć, że to jest jeszcze jakieś prawo zwyczajowe, ale taka tradycja, że prezydent jako organ władzy wykonawczej, który też ma inicjatywę ustawodawczą, występuje do Sejmu z takimi projektami o zasadniczym znaczeniu ustrojowym. Wtedy kieruje na przykład prezydent zgłosił projekt ustawy o zgromadzeniach. Ustawa o zgromadzeniach jest bardzo istotna z punktu widzenia wolności, zasadniczej wolności konstytucyjnej, jaka jest prawo do zgromadzenia się, więc prezydent wystąpił. Tradycyjnie przyjmuje się w Polsce, że na przykład prezydent występuje z projektami ustaw dotyczącymi władzy sądowniczej.
jeżeli się uchwala bądź nowelizuje ustawę o ustroju sądów powszechnych, jeżeli się, tutaj to jeszcze może minister sprawiedliwości, ale na przykład ustawę o Sądzie Najwyższym, ustawę o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W tej chwili prezydent wystąpił z projektem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zakłada się, że oczywiście każdy z tych podmiotów z artykułu 118 może wystąpić, ale robi to prezydent, w szczególności nie robi tego rząd, ponieważ zakłada się, że w ten sposób, że robi to prezydent, no to to powoduje, że to nie ma takiego charakteru politycznego, że jeżeli prezydent wystąpi z projektem ustawy o Sądzie Najwyższym albo o Trybunale Konstytucyjnym, to to jest taki trochę odpolityczniony proces legislacyjny, a w przypadku trzeciej władzy to tak właśnie powinno być. Więc tradycyjnie, można powiedzieć tak, są takie materie ustawowe, gdzie zakłada się, że inicjatorem procesu legislacyjnego będzie prezydent. No, to oczywiście czasem naraża prezydenta na pewne konfuzje, bo prezydent jest z drugiej strony, o czym będziemy mówić dokładnie, co z artykułu 126 Konstytucji wynika, strażnikiem Konstytucji, czyli takim organem, który ma czuwać nad przestrzeganiem Konstytucji. No i pojawia się może taki problem, co wtedy, kiedy prezydent przedkłada jakieś projekty i co do tych projektów są składane takie zastrzeżenia, że one naruszają Konstytucję. Jak wtedy ma się prezydent tym wszystkim zawodem? Obecnie jest dyskutowana taka sprawa, że prezydent złożył, to może już Państwa dotyczyć w bardzo, bardzo taki istotny sposób, prezydent złożył wniosek o zmianę, czy złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych, wprowadzając ponownie instytucję asesora. Mianowicie kilka lat temu Trybunał orzekł, że instytucja asesora jest niezgodna z Konstytucją, bo asesor nie jest niezawisły, a wydaje wyroki sądowe. Uchylono przepisy o asesorach. W tej chwili do zawodu sędziego dochodzi się poprzez 5-letnią aplikację tej szkoły, która tu przy Rondzie Ogniskim się znajduje, ale sędziowie są niezadowoleni z tego rozwiązania, bo mówią, że owszem, po 5 latach wychodzą świetnie teoretycznie przygotowani prawnicy, ale nikt nie sprawdził ich praktycznych umiejętności, na przykład takich, które sędziemu są potrzebne, w jaki sposób ktoś potrafi podejmować decyzje. On może być świetnym naukowcem, będzie bardzo wnikliwie roztrząsał różnego rodzaju kwestie prawne, ale nie będzie w stanie wydać wyroku, w którym musi w pewnym momencie przestać roztrząsać i rozstrzygnąć, prawda? Czy on się psychologicznie nadaje, czy no różne takie historie. I teraz postanowiono wrócić do i wprowadzić tak zwanego sędziego na próbę, czyli takiego sędziego, który będzie powoływany powiedzmy na 3 czy 4 lata i po 4 latach, jak się sprawdzi, on będzie podejmował wprawdzie takie tylko drobne czynności, nie będzie wydawał tak wyroków równoprawnie jak sędzia, ale potem dopiero będzie go można powoływać. I tych asesorów miał powoływać prezydent, a nie minister sprawiedliwości, co miało gwarantować ich niezawisłość. Prezydent złożył taki projekt właśnie w tym duchu, no i teraz ktoś podniósł, że dalej nie jest spełniony wymóg, który stawiał kiedyś Trybunał Konstytucyjny, dlatego że nawet jeżeli prezydent będzie tych asesorów powoływał, co miało gwarantować jakoś ich niezawisłość, to przecież taka decyzja prezydenta będzie wymagała kontrasygnaty. Bo zgodnie z artykułem 144 Konstytucji wszystkie decyzje prezydenta podlegają kontrasygnacie, chyba że są prerogatywą, ale prerogatywy wymienia enumeratywnie artykuł 144 ust. 3 i tam nic nie mówi asesor. No i prezydent jest teraz w dosyć kłopotliwej sytuacji, bo złożył projekt ustawy, któremu się zarzuca, że narusza Konstytucję, a przecież prezydent jest strażnikiem Konstytucji, więc powinien być tutaj wszystkie swoje działania podejmować lege artis. Więc tu oczywiście są pewne wątpliwości, ale generalnie podsumowując, można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o inicjatywę ustawodawczą, to na gruncie artykułu 118 od strony formalnej wszystkie podmioty mają taki sam status, takie same uprawnienia w wykonywaniu inicjatyw ustawodawczych. No z pewnymi wyjątkami co do inicjatywy obywateli. Faktycznie jednak istnieją zasadnicze różnice w sposobie wykonywania tej inicjatywy ustawodawczej. Organem wiodącym na gruncie artykułu 118 i artykułu 146 Konstytucji powinna być Rada Ministrów i ona powinna skupiać na sobie cały ciężar prowadzenia działalności legislacyjnej. W dużo mniejszym stopniu ta działalność legislacyjna powinna pochodzić od posłów i od Senatu. Tu zwróćcie Państwo uwagę, że artykuł 118 jest jednym z przejawów tej niezrównoważonej dwuizbowości, dlatego że
inicjatywę ustawodawczą wykonuje grupa posłów. Regulamin mówi o 15 posłach lub komisji sejmowej. W przypadku Senatu wykonanie inicjatywy to jest uchwała całego Senatu, więc widać wyraźnie, że posłowie mają tutaj łatwiej. Po trzecie, prezydent wykonuje inicjatywę ustawodawczą w praktyce wtedy, kiedy mamy do czynienia z kwestiami ustrojowymi i to takimi, które powiedzmy powinny mieć charakter apolityczny. Więc formalnie wszyscy wykonują inicjatywę ustawodawczą tak samo, faktycznie istnieją tutaj zasadnicze różnice. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozostałe zasady procesu legislacyjnego, o tym sobie powiemy za tydzień.